Dzień dobry, a może dobry wieczór. Nie wiem o jakiej porze dnia będziecie nas tym razem słuchać, ale um, przychodzę w tym tygodniu z kolejnym odcinkiem um, trzeciej randki, pierwszej randki, w zależności od tego, um, czego potrzebujecie trochę i. Czego szukacie, bo tak jak Wam za każdym razem przypominam, trochę zależy mi na tym, żeby te treści w podcaście ewoluowały razem ze mną i z moimi potrzebami. I też z tych tematów takich, wiecie, lekkich i rozrywkowych, przechodzimy na te takie trochę bardziej głębokie, bym powiedziała, może, a może bardziej dotyczące po prostu świadomego budowania relacji. Więc Zupełnie, jak się możecie domyślić, nieprzypadkowo, Po drugiej stronie stołu dzisiaj y, siedzi para i w życiu, ale para i w y, tej misji, którą prowadzą, tak bym powiedziała, bo to chyba trzeba nazwać trochę misją. Y, Zosia i Dawid Rzepeccy, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry, dobry Zosia i Dawid zajmują się tantrą. So, jesteście nauczycielami tantry współczesnej. Tak, mm -hmm. Takie określenie znalazłam. Mm -hmm. e, wiem, że jesteście na pewno już um, zmęczeni pytaniem o to, czym jest tantra, ale niestety wydaje mi się, że musimy od tego zacząć, bo um, nie każdy ma ten background i nie każdy wie, o czym, o czym będzie mowa, a na pewno wiele osób ma jakieś wyobrażenia. Mm -hmm. Znalazłam takie wasze trochę wytłumaczenie, że jest to zbiór narzędzi do poszerzania świadomości, i mm -hmm. z mi od razu kojarzy się to z medytacją. Mm -hmm. no Jak to jest dobre. blisko czy Dobrze. Dobrze. Bardzo dobre skojarzenie. No, medytacja jest narzędziem. W związku z tym zbiór narzędzi, zbiór medytacji można by było takie równanie zrobić. I rzeczywiście, tantra, sama słowo oznacza, tan to są poszerzanie świadomości w skrócie, a tra to są narzędzia. Więc mm -hmm. takie tłumaczenie jest dosyć bezpośrednie. No ale to, co jest sensem, tantry, to to, że w życiu. Mierzymy się, spotykamy, konfrontujemy z wszystkim, co przychodzi. W związku z tym, e, czasami jest tak, że normalnie e, poszukujemy tego, co przyjemne, m, tak jakby gonimy za swoimi celami, a unikamy, bądź, no? tak, bądź mm -hmm. nie chcemy mieć nic wspólnego z sytuacjami, które są dla nas trudne. Na przykład w przypadku relacji to będą trudne emocje. W tantrycznym podejściu e, rozwijamy się w każdą stronę. W związku z tym. Wszystko, co trudne, co jest wyzwaniem, traktujemy jako trampolinę do rozwoju. To jest jakby wyjątkowe, jeśli chodzi o samą tantrę. Oczywiście możemy tutaj czy gdziekolwiek rozmawiać o filozofii, historii tantry, mm -hmm. która pochodzi ze wschodu, z Indii, tak, i ma takie swoje bardzo mistyczne również założenia, ale my z Zosią, można powiedzieć, że przez te wszystkie lata praktyk tantrycznych, Zaczęliśmy bardziej zwracać uwagę na jej praktyczną stronę. Do tego stopnia, że czasami się śmiejemy, że robimy tantrę rzepeckich, czyli taką swoją odmianę, w której łączymy zachodnią psychoterapię, którą też jakby jest dla nas jakimś backgroundem mm -hmm. tego, co robimy, właśnie z, z medytacjami w, ze wschodu, e, łącząc to wspólnym mianownikiem pewnego, że tak powiem, zastosowania w praktyce której celem jest podtrzymanie, podtrzymanie i rozwój tak naprawdę długoterminowych relacji partnerskich, i do tego tantra się bardzo dobrze nadaje. Tak sobie myślę, że jeszcze to poszerzanie świadomości, jak tak się zastanowimy praktycznie o co chodzi. I tak jak mamy dzień i mamy noc, raz świeci słońce, raz pada deszcz. I to nie jest tak, że wtedy jak jest dzień i świeci słońce, to jest dobrze i chcielibyśmy, żeby tylko tak było. Czasami rzeczywiście tak w naszym życiu jest, że chcemy się trzymać tej naszej najlepszej wersji siebie czy najlepszej wersji relacji, no ale tak się nie da. I jakby natura taka nie jest. Przychodzi noc po dniu, przychodzi deszcz po słońcu, i tutaj właśnie tym praktycznym rozszerzeniem siebie w tej tantrze jest taki kawałek właśnie przyjmowania też swojego cienia i tego, przed czym uciekamy, czego nie chcemy widzieć, co bywa jednak konieczne do spotkania na takiej drodze naszego rozwoju, czy to osobistego, czy rozwoju właśnie w relacji. No i tutaj te narzędzia się świetnie sprawia, sprawdzają, no bo wielu, wielu z nas, tak jak wcześniej powiedziałem, unikamy, czy powiedzieliśmy unikamy konfrontacji z trudnymi rzeczami, ale nawet jeżeli unikamy, to nie znaczy, że ich nie ma, tak? Ich chyba no większość osób sobie zdaje z tego sprawę, że one wracają. Unikamy dlatego, że nie wiemy, co z tym zrobić. Mm -hmm. To jest podstawa, tak? Nie mamy dobrego modelowania z domu, czyli nie mamy wzorców, które pokazałyby nam, jak się zachować. To jest raz. A dwa, no nikt nas tego nie uczył nigdzie indziej, prawda? No więc w sytuacji, kiedy się pojawia jakaś trudność, konflikt, no pierwszą reakcją jest ta reakcja obronna, mm, wyrobiona w dzieciństwie, więc uciekaj albo walcz najczęściej, albo się zamrośnie, Jakby nie, nie że, że cię nie ma, wyprzyj to. No więc e, tantra, jak powiedzieliśmy, skoro to są zbiór narzędzi do poszerzania świadomości, no to to, co jest tu fajne, to to, że tantra daje nam narzędzia. Właśnie do tego, żeby się z tymi trudnymi emocjami, z historiami e, spotkać. tak? Więc o, na tyle jest to atrakcyjne, myślę, dla wspólnego, współczesnego człowieka i dla współczesnych relacji, że może nam dać tutaj szereg rozwiązań i metod, e, jak zaglądać, tak jak powiedziałeś, Zosiu, w swój własny cień. I tak myślę, że też to, co ważne, to to, że e, no, korzystamy też, czy zagłębiamy się w tą przestrzeń ciała, e, seksualności, jakby takich tematów, które często bywają takimi teba, tematami tabu. czy no, nawet jakby jak o nich mówimy, to nie za bardzo bywa to wspierające i takie rozwojowe, a właśnie Tantra pokazuje nasze ciało i seksualność jako taką fajną wspierającą przestrzeń, z której rzeczywiście która też może być taką naszą drogą rozwoju osobistego i jakby z tej przestrzeni też jak najbardziej korzystamy. Jak o tym opowiadacie teraz, to przychodzi mi do głowy taki, nie wiem czy to nazwać trendem, ale taka sytuacja, którą obserwuje się dzisiaj, tak mówię bezosobowo, no ja to widzę na pewno wśród osób mi jakoś bliskich i nawet w sobie momentami, że trudno mi powiedzieć z jakiego powodu, ale widzę ten efekt, że mamy te oczekiwania a propos relacji, że ona będzie... Albo cały czas po prostu będzie wszystko dobrze, albo że to będą wieczne fajerwerki, czyli że wszystko będzie bardzo intensywne i spektakularne, i jeżeli to jest takie codzienne, to nam jest na przykład trudno, a jak już jest w ogóle trudno, czy jeżeli są konflikty, to wychodzimy chyba z tych mhm. sytuacji w ogóle. Czy to jest trochę, można by powiedzieć, że to jest to, co robicie, jest trochę odpowiedzią na to, też, co się dzieje w tych współczesnych relacjach? Bardzo fajne jest to, co powiedziałaś, bo y, my też mamy taką obserwację. Jesteśmy trochę wychowani na takich... Y, hollywoodzkich, pozytywnych filmach o miłości, gdzie wszystko kończy się na ślubnym kobiercu. Aha. czy na bajkach Disneya. Czy na bajkach Disneya, gdzie tam spotykają się razem i rzeczywiście są fajerwerki i żyli długo i szczęśliwie. szczęśliwie. I, I to, że ten cel to już jest koniec. Tak. I, tutaj się, I tu się wszystko kończy. A tak naprawdę w prawdziwym życiu, to można powiedzieć, że to jest początek takiej naszej dalszej przygody. I rzeczywiście my m, zakładamy, że jak spotkamy już kogoś Kim jest nam dobrze na początku, to mamy już takie oczekiwanie czy założenie, aha, jak ta osoba jest fajna, jest nam dobrze, to już tak będzie zawsze. I nie mamy tej świadomości, że jednak o relację potrzeba dbać. Że ona jest trochę jak taki ogród, jeśli my ją sobie zostawimy e, samą sobie, no to jednak z biegiem lat, z biegiem obowiązków, nie wiem, pojawiających się dzieci czy nowych pasji, okazuje się, że mm, nie dbamy o siebie, nie poświęcamy sobie uwagi. A tak jak z tym ogrodem potrzebujemy podlać jakieś susza, czasami coś tam, jakieś chwasty wyrwać, e, dbać po prostu e, o, e, o ten ogród. I o siebie tutaj. No i myślę sobie, że jakby też mało mamy takich przekazów, rzeczywiście, w których, w których wiemy, że coś możemy zrobić z tą relacją, że są jakieś narzędzia, które mogą nam pomóc zbliżyć się do siebie. I rzeczywiście, kiedy pojawiają się te wyzwania, no to to, co robimy, to mamy takie, aha, tu coś nie działa. To potrzebuje zmienić model na nowszy, wyjść z relacji, znaleźć taką osobę, która odpowie na te wszystkie moje potrzeby i z którą wszystko będzie dobrze. Ja jeszcze no właśnie cofnę się do tego. Czasami mówi się, że mamy teraz epokę takiego społeczeństwa narcystycznego, które opiera się na tym, że przede wszystkim ja i moje potrzeby, mm -hmm. i w tym istnieje oczywiście też to, że coraz jest więcej bodźców, które do nas dociera, stymulacji, takich psychostymulacji, no nie jak telefon i Instagram i jakieś inne historie, które bodźcują nas i jednocześnie dają nam od razu efekt, tak, taki mamy strzał dopaminy za każdym razem i teraz to jest taki układ nagrody pobudzany, który, yy, który bardzo łatwo jakby zaspokoić we współczesnym czasie, no i cza czasach i teraz relacja nie, nie jest szybkim strzałem, znaczy ona może być, jeśli ktoś sobie wybiera taką historię, ale to są, to jest My nazywamy to trochę poziomem nastolatka, mhm. i na poziomie nastolatka to jest absolutnie ok, no bo to jest czas, kiedy nastolatek eksperymentuje i może sobie zmieniać, szukać, uczy się, szukać, uczy się mhm. dokładnie. Więc tam nawet nie można mówić o błędach, tylko o lekcjach. Tak? Natomiast jeżeli ktoś ma 30, 40, 50 lat i chciałby taki model podtrzymać, szukania tak, tego, tego, tego z idealnego partnera czy partnerki, to raczej jest to już pewne podejście deficytowe i można nawet powiedzieć niedojrzałe, to znaczy no podejście na latka I to wydaje mi się niestety, że będzie coraz większym problemem. Bo właśnie dzięki social mediom, Dzięki światu, który bardzo da, szybko przynosi efekt tak, tego, co robimy, no to tym trudniej będzie zadbać, czy pozwolić sobie, czy zainwestować w ogóle tak, w taką długoterminową relację. Jeżeli nie będziemy mieli poczucia rzeczywiście sensu wsparcia, narzędzi, tym bardziej. Także rzeczywiście wprost mówiąc, odpowiadając na Twoje pytanie, tak, chyba to, co robimy, może być mhm. jakąś, jakąś taką próbą odpowiedzi na na to, co, co się dzieje, tak? na taką szybką zmianę partnerów. Ja jeszcze z innej strony trochę, jak też patrzę też trochę na siebie i na znajomych, tak naprawdę taką najbliższą mi jakąś grupę, już mówiąc o takich osobach, które są trochę zainteresowane rozwojem osobistym i mają już pewną świadomość tego, że relacja, czy związek, tak to nazwijmy, nie jest wiecznym fajerwerkiem, tylko trzeba tam włożyć w to jakąś pracę, żeby jakoś to działało. Ale widzę trochę też na tej drodze taki znak zapytania. Co jest celem? Bo no, chyba wszyscy ci, którzy już mają jak, mm. jakiś stopień pracy nad sobą, że wiemy, że sytuacja w której nie ma kłótni i konfliktu, nie jest realnym celem. I to nie możemy chyba dążyć do tego, że chcemy, żeby wszystko było łatwo, i jakby wypracować teraz to, co między nami na przykład zgrzyta, żeby już było idealnie. Więc co jest celem w zasadzie w takim razie? Mm -hmm. No można powiedzieć, że wrócić do definicji tantry i powiedzieć, że poszerzenie świadomości. No. Ale <laughs> Czyli nie... droga jest drogą. <laughs> tak, ale, ale i nie tylko. Ale to powiem o dwóch rzeczach. Jedna jest poszerzaniem świadomości, a druga to będzie miłość, którą doświadczamy dopiero w spotkaniu, tak? w, w połączeniu z samym sobą najpierw, ale następnie z drugim człowiekiem. Jesteśmy istotami, no może od tyłu zacznę, mm -hmm. socjalnymi. To znaczy my potrzebujemy innych ludzi. To myślenie, zresztą ja się też z tym ostatnio spotkałem, ktoś mnie pytał: Jeżeli ja już się tak, że tak powiem, sam rozwinę, to po co mi druga osoba? Mhm. I padło takie, takie, takie pytanie. No i teraz rzeczywiście, dopóki my mamy indywidualne deficyty, bardzo trudno nam będzie zbudować szczęśliwą relację. Z drugiej strony, jeżeli nie będziemy mieli tych deficytów, albo będziemy sobie z nimi potrafili radzić, no to czy potrzebna jest nam druga osoba? No ale tak jak powiedziałem, w samym takim podstawie naszego istnienia miłość, zapomniane słowo zdewaluowane, tak właśnie do bajek Disneya, że tak powiem, sprowadzone, tak naprawdę miłość jest fundamentem naszego szczęścia, ponieważ miłość jest sposobem, w jaki doświadczamy połączenia z rzeczywistością, z samym sobą, mhm. z matką najpierw. Z, potem, jakby rozszerzając, a nawet ze światem, z innymi ludźmi. Oczywiście to jest ta esencja połączenia. Tam możemy, jeżeli mamy taki moment zaufania do drugiej osoby, jeżeli mamy taki moment odpuszczenia kontroli i jakby próby rozegrania czegoś, tylko potrafimy się. Zanurzyć w to spotkanie, to tam na dnie, niezależnie czy to partner, czy to ktoś inny, może się pojawić to uczucie miłości. To jest naturalne uczucie mówiące nam o tym, że jesteśmy z kimś w połączeniu. I to jest potrzeba fundamentalna dla nas. Więc w relacji możemy pracować nad tym, żeby rzeczywiście dojść do takiego momentu, kiedy czujemy, że nie jesteśmy sami na tym wszechświecie, tylko spotykamy kogoś z kim możemy zobaczyć ten wszechświat szerzej, tak? Bo to jest też temat taki, że my mamy swój osobisty punkt widzenia, a druga osoba ma inny punkt widzenia. Więc jeżeli oczywiście jesteśmy w konflikcie, to będziemy się kłócić, kto ma rację. Ale jeżeli budujemy wspólny jakby, m, jesteśmy w tym razem i szukamy spotkania, to ten drugi punkt widzenia rozszerza naszą percepcję. Nagle mamy dwa punkty widzenia na różne sprawy, co daje nam obraz, jak lubię czasami powtarzać, 3D mhm. zamiast płaski. W związku z tym poszerza nam się świadomość świata, poszerza nam się doświadczenie życia, no i odzyskujemy czy, czy uleczamy tą podstawową potrzebę, jaką jest doświadczenie miłości z drugim człowiekiem. Mhm. A jeszcze tak, wracając do Twojego pytania, też mi przychodzi takie coś, że Rzeczywiście często błędnie zakładamy, że jak się będziemy rozwijać, nawet jakby indywidualnie, to możemy dojść do takiego miejsca, gdzie wszystko będzie dobrze. Miejsca zen. Nie, nie. Miejsca zen, gdzie już nic mnie nie będzie Dotyka. kurzało, dotykało, ja ruszało. Nie. I czasami też myślimy, że no w relacji też tak będzie, że wspaniała relacja to jest taka, która jest sobie z dzióbków, nie kłóci się, wszystko jest cudownie różowo, a to nie jest prawda. I jeśli my mamy taki obraz, to prędzej czy później e, zawiedziemy się i rzeczywiście możemy się załamać jakoś tym, co e, jakby najdrobniejszą rzeczą, która może się wydarzyć w naszej relacji. Więc jakby to nie chodzi o to, żeby nie było wyzwań w życiu, mhm. bo się nie da. Życie takie jest, że niesie ze sobą wyzwania po to, żebyśmy się mogli poszerzać właśnie na, na te różne doświadczenia. Ważne jest to, żebyśmy my wiedzieli, jak możemy sobie poradzić z tymi wyzwaniami. I tutaj jest wielka Luka, co my możemy zrobić, jak się pokłócimy ze sobą, jak mamy emocje, jak możemy zadbać o te emocje, jak możemy e, rozmawiać ze sobą wtedy, kiedy mamy najmniejszą ochotę na rozmowę, kiedy mamy ochotę trzasnąć drzwiami, czy odwrócić się, czy ktoś z nas wybuchnie i, i, i gdzieś tam krzyknie, czy zaleje drugą osobę emocjami. Jak my możemy się spotkać wtedy, kiedy rzeczywiście czujemy się jakoś zranieni czy wycofani? No i tutaj. E, Pojawiają się narzędzia, z których można korzystać. No więc, jakby to, to jest ważne. Nie chodzi o to trochę tak jak z dziećmi, które uczą się chodzić. Nie chodzi o to, żeby dziecko nie upadło. Ono nie nauczy się chodzić, jeśli nie będzie upadało, tylko ważne, żeby się podnosić. I tak samo jest w relacji. Jakby potrzebujemy rzeczywiście, jak się wywalimy, złapać się za rękę, podnieść, pójść dalej i wyciągnąć lekcję z tego, hmm. co się wydarzyło. Często spotykamy się z parami, które na początku, które trafiają do nas i one gdzieś z jednej strony mają, nadzieję, na jakiś czasem cud może, a z drugiej strony mają takie przekonanie, że... I naprawicie po prostu tak, że, że my ich naprawimy, że to jakieś może tabletki są na to, Albo, ale z drugiej strony też trochę nie wierzą, że są w stanie sami nauczyć się tak funkcjonować, żeby na przykład do tych awantur, czy, czy eskalacji konfliktu nie doszło. Bo ty, Zosiu, powiedziałeś o tym, że co zrobić, jak się kłócimy. Może być taka sytuacja, że nawet do tych kłótni, dochodzi, kłótni nie dochodzi. Nie dlatego, że nie ma konfliktów. Konflikt, a kłótnia to są dwie różne rzeczy. Nie? Mamy konflikt, czyli mamy różny punkt widzenia na przykład na różne sprawy. Ale żeby z konfliktu przejść do e, agresji, kłótni tak, kłótni, tak, i tak i, to, to jest jeszcze daleka droga. Więc my mówimy, słuchaj... Ko to dla mnie droga to jest, pizza, <śmiech> nie <śmiech> nie to jest daleka. Okay. No właśnie, ale to czekaj, to, to, to nawiążę do tego, bo to jest takie bardzo popularne w terapiach. Myśl, może popularne, niepopularne, ale pewnie niektórzy może słyszeli. Mamy, po angielsku to się fajnie mówi, act and react, nie? czyli mamy akcję i reakcję. I to jest to, o czym mówisz. Coś cię striggerowało, 5 sekund, i już jest reakcja, jest reakcja prawda? No, i to jest normalny sposób na eskalację emocji. No, bo ta, ta druga osoba znowu została przebocistowana czy striggerowana, i wtedy ona wchodzi w swoje tam odreagowanie i jakieś inne historie. Ale jest trzecie słowo, które fajnie tu pasuje, czyli mamy act, react albo response. Nie? Czyli mhm. zamiast react, zamiast reagować, mamy response, czyli odpowiedź. I odpowiedź z, z, m, polega na tym, że zanim wejdziesz w reakcję, zatrzymujesz się na chwilę, żeby stworzyć taką. Gap, nie? Taki, mhm. taką dziurę, taką, taki, taki moment mhm. na zatrzymanie i, i refleksję. I to nie musi być głęboka filozoficzna refleksja, tylko jedna podst podstawowa refleksja, która bazuje na wcześniejszej intencji, którą sobie relacja buduje, czyli nie chcemy się ranić. Mhm. Nie? To, to, jest, to jest ta pierwsza intencja. Chcemy się spotkać, chcemy się spotkać, chcecie zrozumieć. Masz inne zdanie. To powiedz mi, jakie, bo chcę wiedzieć, bo wiem, że moje zdanie jest ograniczone. Tak, ja mam tylko swój punkt widzenia, który jest oparty na moich historiach, który jest oparty. Na moich przemyśleniach, doświadczeniach, ty masz swoją historię, swoje doświadczenia, i ja szanuję i respektuję je tak samo, jak moje. Bo jest jedno z siedmiu miliardów czy ośmiu mhm. miliardów punktów widzenia na świecie. Więc jak już mamy dwa punkty widzenia, nawet sprzeczne na początku, to i tak poszerzamy swój obraz. Więc jakby to jest podstawowa intencja, którą rzeczywiście przepracowuje się nie wtedy, kiedy się kłócimy, mhm. tylko wtedy, kiedy jest między nami dobrze. Tak rozmawiamy o tym, sobie, jak wyobrażamy sobie swoją, swoją relację, jak się komunikujemy, uczymy się tych narzędzi, o których wspominałem. No i częścią tych narzędzi jest, znaczy w ogóle zaczyna się, tak jak powiedziałem, od intencji. Intencja nie. Kto ma rację, czy kogo prze trzeba przeciągnąć na swoją stronę. Czyli jeśli ja mam swój punkt widzenia, to znaczy, że ty masz rację tylko wtedy, kiedy masz tak, jak ja. Jak Aha. nie masz tak jak ja, nie myślisz tak, jak ja, nie widzisz tego tak jak ja, to nie masz racji i muszę Cię przekonać. Taki punkt wyjścia jest punktem do kłótni, nie? do eskalacji. Punkt wyjścia, w którym zakładam, że ty masz swój, ja mam swój punkt widzenia, więc możemy wymieniać się swoimi mm -hmm. punktami widzenia, nawet jak jest nam trudno i jesteśmy w konflikcie, sprawia, że kiedy ten konflikt przychodzi, możemy mieć. Ten nie e, react, tylko response, czyli zamiast od razu coś odwalić, to mogę powiedzieć hmm, okej. Okay. Poczułem to rzeczywiście, czuję złość, mogę to nazwać, ale mogę mówić o sobie, tak? Czuję smutek, czuję, że tu jest, jest coś, coś się dzieje, więc porozmawiajmy i powiedz mi, proszę, jak ty to widzisz, bo ja po prostu nie wiem tak, jak to widzę i czuję narastające emocje. Mhm. I wtedy, kiedy, kiedy wymieniamy się tymi punktami widzenia i sobie o tym rozmawiamy, najczęściej okazuje się, że wysłuchanie drugiej osoby, z takim właśnie otwartymi uszami i sercem, jak mówimy, nawet. Czując swoje emocje, ale biorąc za nie odpowiedzialność. Nawet nie zgadzając się z tym, co ta osoba uważa. Dokładnie, nie, mhm. i nie, muszą, nie czekając, jak ja mam Cię przekonać, myśląc o tym, dobra, żebyś ty myślała mhm. tak jak ja, tylko jak Ty widzisz, jeżeli dajemy sobie na to przestrzeń, to na, po jakimś chwili krótszej lub dłuższej dochodzimy do momentu, w którym widzimy, że mamy tą samą potrzebę, że jesteśmy w stanie się głębiej spotkać, mhm. że na powierzchni, ok, możemy się różnić. Ale w głębi, jeśli dochodzimy do przestrzeni potrzeb, to się okazuje, że mamy zawsze tą samą potrzebę. Można powiedzieć, że wyrastamy w pewnym sensie z tego samego źródła jako istoty, więc w pewnym momencie zawsze się musimy w tym, bliżej tego źródła spotkać. Natomiast na powierzchni rzeczywiście mogą szaleć sztormy, ale one mogą być, tak powiedziałem, rozwijające. Mm -hmm. Więc warto rzeczywiście sobie pomyśleć, yy, czy taką prowadzącą mnie wartością jest racja, czy relacja? No. <laughs> Możemy mieć ładne, albo jedno, albo ładne, drugie. Bardzo ładne. Te, to budowanie takich świadomych relacji yy, i długotrwałych związków yy, ja mam i pewnie dużo osób ma jakąś taką wiecie, wizję, jak to przebiega. Czytając Waszą historię, w której zamieszkaliście ze sobą po czterech dniach znajomości, trochę mi to nie pasuje do tego mojego wyobrażenia. Mm -hmm. Czy um, o co chodzi? No, każdy ma swoją historię, myślę, wiesz, i każda, każdy człowiek jest, ma, jest inny w pewnym sensie. Czy znaczy, potrzeby głęboko mamy te same, i tak dalej, ale te historie już osobiste, te dramaty życiowe już są różne. Nasza historia akurat była taka. Ale to, co myślę, że ciekawe, bo nie będziemy jej chyba kolejny raz opowiadać, ale to, co jest ciekawe i chciałbym podkreślić, to to, że trafiliśmy na siebie w bardzo specyficznym czasie naszego życia. W związku z tym, my byliśmy gotowi na, na zbudowanie czegoś bardziej dojrzałego, to raz myślę. A drugie, no to taka już wyjątkowa historia, że w naszym wypadku wyszło to dosyć. Konserwatywnie, niechcący zupełnie, ale w takim sensie, że nie zaczęliśmy od pójścia do łóżka. Tak? tak po prostu, dlatego że ja byłem w okresie swoich takich praktyk, że tak powiem, rozwojowych, gdzie zobowiązałem sam siebie do półrocznego celibatu. No i pojawiła się w moim życiu po pierwszym miesiącu tego. okresu. klasycznie. No właśnie, prawda? No, i ja jakby w ogóle nie byłem zainteresowany. Wtedy zrobiłem sobie pierwszą w życiu przerwę od kobiet, prawda? I trafiła się z Zosią. <laughs> no, i, i ale wiesz, no, jakby okazało się, że no ja utrzymałem swoją deklarację, ale pozwoliło nam to. Zbudować naszą relację od, od zupełnie innej strony. I w zasadzie my w tej chwili myślę, że nawet no nie, nie oczekujemy tego od nikogo, oczywiście, ale mówimy, że rzeczywiście fajnie jest zacząć budować relację wcześniej, tak? zanim pójdziemy do tego łóżka. A czy w ogóle jest możliwe w takim razie zbudowanie? Z... Ważnej, dobrej relacji, jeżeli zacznie się od łóżka? No oczywiście, każdy tak. ma swoją historię. Tak. Mhm. Mhm. Czyli nie, nie przekreślamy tego, to nie. nie, nie, my jakby pracujemy zawsze na trzech poziomach: to jest komunikacja, to, czekaj, bliskość, intymność. Zanim mhm. przejdziesz dalej, to e, tak też sobie myślę, że dla mnie takim ważnym kawałkiem było, zanim się poznaliśmy. Bo trochę byłam w takim szukaniu tego idealnego partnera i, i myślenia sobie o tym, że jak ja znajdę tą relację, to właśnie będę uratowana, nie? świat już będzie cudowny i wszystko będzie się fajnie układało, i ja będę taka, jak zawsze sobie, jak sobie wyobrażam, czy marzę sobie, jak kiedyś będę w tej relacji. Mhm. I rzeczywiście, jakby w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że taki mój obraz e, idealnego partnera, czy tej drugiej połóweczki, która mnie dopełni, e, nie jest za dobry. Bo gdzieś zobaczyłam, że. E, że tak naprawdę to prowadzi do takiego kawałka, że jak ja z kimś będę, to się mogę wtedy uwiesić na nim, że jakby liczę na to, że ta druga osoba wypełni jakieś moje luki albo da mi coś, czego ja nie mam i dopiero jak on będzie czy to, to, to ja wtedy będę mogła być taka i taka. Jakoś wtedy pamiętam, jak zdałam sobie z tego sprawę, to miałam takie, o nie, ja tak nie chcę, ja chcę być zdojrzałym e, partnerem, e, właśnie na takich zasadach m, partnerskich, a nie jakiegoś uzależnienia tutaj od miłości i tego, że no, my musimy być razem, mhm. bo inaczej to nie przeżyje. I miałam taką e, wielką motywację do tego, żeby wziąć się za siebie i właśnie za swój Rozwój i poczuć się sama w środku, taka gotowa i jakby doświadczyć takiej swojej pełni, że ja wcale nie potrzebuję drugiej osoby, drugiej istoty do tego, żeby, żeby czuć się całością. I dla mnie to też był taki ważny proces. Rzeczywiście ja wtedy zaczęłam tam jeździć na jakieś warsztaty, interesować się rozwojem i tak się mocno za siebie wzięłam jak poczułam, że, że rzeczywiście jakby jestem jak takie silne drzewo z korzeniami, że stoję mocno na swoich nogach, czuję, że jakby jestem pełna, mam się czym dzielić i jestem gotowa, żeby też przyjmować na taką wymianę, ale z takiego zupełnie innego miejsca. I my się wtedy w sumie dosyć szybko spotkaliśmy i rzeczywiście, jak się spotkaliśmy, to to było z takiego miejsca wymiany, przepływu, a nie z tak Takiego, no nie wiem, kurczowego trzymania się siebie, że o rany jesteś, to jestem uratowana, nie? Teraz wszystko będzie dobrze. Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, jak my myślimy o tej relacji i no, już też hmm. o tym wspominaliśmy dzisiaj, że tą fundamentalną relacją jest relacja moja ze mną. I jeśli ja sobie tutaj poukładam, no to o wiele łatwiej mi będzie potem wchodzić w relację z drugim człowiekiem. I to, rozpozny, rozpoznawać toksyczne relacje ewentualnie. Mm -hmm. Osoby, które te, jakby mają inne cele, tak? Właśnie takie nie, nie, nieświadomo uzależnieniowe. Hmm? A, bo to jest ciekawe. Jeżeli jesteśmy taką osobą, która faktycznie ma jakoś wypracowaną relację samą, samej mm -hmm. ze sobą, już tak będę mówić kobieco w tej sytuacji, ym, i spotykamy kogoś, kto ma, tak jak mówisz, nieświadome inne intencje? Czy z waszej perspektywy, co jest realne, żeby jakby przetransformować to razem i stworzyć nadal dobrą relację? Czy jeżeli mamy po drugiej stronie osobę, która jest w innym miejscu, to to już jest? Hmm. Z... To znaczy, większość no. sytuacji jest taka, jak mówisz, <laughs> albo, albo w ogóle pary, której obydwie osoby nie są gotowe, nie są dojrzałe. Znaczy, dojrzałe oso dojrzała osobowość, to jest coś bardzo, bardzo, bardzo rzadkiego. A, i, I dążymy do tego latami. To nie jest jakaś kwestia w, w przekroczenia progu 18 lat, oczywiście. Zdecydowanie. E, ale jest jedna zasadnicza rzecz, która dla nas definiuje szansę. Mhm. To jest intencja, o której wspomniałem wcześniej. Okay. Czyli jeżeli dwie osoby. Są świadome. Tak, znaczy świadome hmm. tego, Co że, 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 hmm. że mm, chcą być razem, świadome tego, że. Trzeba w związku z tym wziąć odpowiedzialność, tak? no to jest akurat z dorosłego miejsca, mhm. ale podejmą jakieś kroki wokół tego, żeby tą relację wzmacniać, tak? Żeby przyjrzeć się, gdzie nie działa, gdzie, gdzie nie działamy dobrze. No to każda relacja ma szansę, niezależnie od tego, wiesz. Bardzo często mamy taką sytuację, której, ja już w ogóle czasem się śmieję z góry, wiedząc, że tak będzie. Przejeżdżają pary na warsztaty i ona, Rozwinięta duchowo już od lat. Wiadomo, kręgi, to zawsze, kobiet, tak, kobiet. Kręgi, zawsze kobieta, kręg. Tak, zawsze psychoterapii parę lat, w, na kręgach kobiet, już nawet swoje warsztaty zaczyna prowadzić, czy prowadzi. No i ten jej partner oderwany przy, od. przyprowadzony przyciągnięty do rękę, ta, tak. przyciągnięty, zciągnięty z rowerka, z siłowni, z, nie wiem, z garażu. za komputera. <laughs> Albo za komputera. No i, i obydwoje mają takie przekonanie, że ona jest tak hej do przodu, wiele lat przed nim, a on jest tak, tak on musi się na początku konfrontować właśnie z takim poczuciem, że, że on ją goni albo, albo, albo już musi się trzymać swojej drogi, żeby się nie porównywać. Ale bardzo szybko okazuje się, że to jest dużo bardziej skomplikowane i że ona ma deficyty w takich miejscach, w których być może on nie ma mhm. i mogą sobie pomóc. On ma w takich, gdzie ona nie ma, więc jakby nagle okazuje się, że ich potencjał na starcie, jeżeli tak zejść troszkę głębiej, jest bardzo podobny. I hmm. ona wciąż szuka osoby czy partnera, na którym może się oprzeć, tak? gdzie też może sobie odpuścić swoją kontrolę. Hmm. Czyli jest niezależna z jednej strony i silna, ale z drugiej strony to jest ta druga część nas, tak by, ta, tak by byłaś hmm. wcześniej dzień i noc. Więc tak? z jednej strony potrzebujemy czasem wziąć kontrolę. Odpowiedzialność i być tak sprawczym, ale to nie, nie możemy być cały czas. To, jakby to jest tylko jedna z, jedna z wersji siebie, że tak powiem. Dla balansu potrzebujemy umieć również odpuścić kontrolę. Potrzebujemy totalnie, umieć totalnie zaufać. Na przykład w seksie, ale nie tylko, i jakby dać się poprowadzić. I tutaj te kobiety, które są bardzo, bardzo rozwinięte, mają czasami wyzwanie, bo, tego, bo wyobrażają sobie, że ten partner powinien być jakiś. I nagle, kiedy robimy na warsztatach pewnego rodzaju dekonstrukcję czy rekonstrukcję, bo to też nie jest tak, że my uczymy cały czas nowych rzeczy. Najpierw potrzebujemy trochę raczej obrać, że tak powiem, się z Przekonań, z oczekiwań, z jakichś takich nierealnych celów, właśnie z tego wyobrażenia Zglądu. disneyowskiego, mm -hmm. tak? Więc najpierw trzeba opróżnić naczynie, żeby móc coś nowego mm -hmm. nalać. W związku z tym e, po takiej dekonstrukcji relacji okazuje się bardzo często, że ich potencjał jest bardzo wyrównany. I to nie jest tak, że ona jest 10 lat do przodu. W pewnych rzeczach tak, ale w pewnych nie. Więc okazuje się, że ba bardzo często jest po jakimś czasie, nawet po pierwszym tygodniu warsztatów, Widać, że ona jest zaskoczona tak, jego potencjałem. Czasami, czasami <grywa> A, właśnie kobiety no, mówią, Jejku, ja tak tyle lat próbuję tak. Na przykład no, mówić ludziom to, co myślę, tak po prostu nie hamować się, nie wstydzić, tylko wyrażać siebie. I ja patrzę na tego mojego partnera i po prostu i on jak coś czuje, to powie, może nie, nie przeżywa tyle, co ja, ale jak już coś czuję, to po prostu mówi wprost, a ja cały czas się uczę, a mnie się wydawało, że to on ma tutaj tyle do zrobienia, Problemy nie a ja, ja jestem tak, tak daleko. No tak, Więc to rzeczywiście, prawda. to super ciekawe to jest też. Mhm. No jakby relacja rzeczywiście jest czymś takim dynamicznym i albo mówimy, że relacja wtedy może się albo zwijać, albo rozwijać. Więc Nic w, w nie kosmosie będzie, tak, nie nie stała, stała i no, Więc relacja tak samo. A słuchajcie, czy jest ym, jakiś moment w relacji, że może być za wcześnie na przykład na takie warsztaty tantryczne albo w ogóle na tantry? Czy jeżeli jest to bardzo początkowe stadium? Bo wyobrażam sobie, tak patrząc na siebie nawet, że ja bym na pewnych etapach na pewno czuła pewną tak, takie skrępowanie, gdybym miała z taką inicjatywą y, do partnera wyjść mm -hmm. pojść ze mną na przykład mm -hmm. na warsztaty tantryczne, albo zacznij ze mną, nie wiem, medytować w ten sposób, a na przykład spotykamy się dwa miesiące. Czy mm -hmm. w ogóle są jakieś zasady? To pierwsza rzecz jest taka, że chyba by zależało, do kogo na te warsztaty byście pojechali, mhm. bo rzeczywiście są warsztaty osób prowadzo prowadzone w zaawansowany sposób, gdzie jakieś podstawy są potrzebne. tak? Język jest hermetyczny, czasami pojawiają się już czakry, kadzidełka, mantry. Okay. My też z tego korzystamy, ale rzeczywiście to, co, o to, co my wyjątkowo dbamy, to o to najsłabsze ogniwo. Czyli zakładamy, że mm, wszystko zawsze staramy się z, wytłumaczyć tak, jak gdyby ktoś nic nie wiedział. Mhm. I te osoby, które właśnie przyjeżdżają z taką, z taką no, nie wiedzą nazwijmy to w tym temacie, e, są przez nas no, nie może nie tyle wyjątkowo traktowane, ale są widziane. Więc one nie czują, tak, one nie siedzą w kącie i nie dłubią w nosie i kiedy to się skończy, tylko my jakby do nich adresujemy bardzo wiele treści, szanując i akceptując to, że każdy jest w innym miejscu. I nie oczekujemy od tego, że, że, że będziesz, nie wiem, jak rozwinięta, bo ten proces przejdziesz tu na warsztacie od zera. tak? I nawet, tak jak powiedziałem wcześniej, okazuje się, że osoby, które niby, czy może no, nie niby, no też już są na ścieżce rozwoju wiele lat, mm, praktycznie zaczynają od zera. Bo mhm. robimy rekonstrukcję i dekonstrukcję również przekonań, również duchowych. Bo ta, w Tansze to, co jest ważne, to, co Zosia mówiłaś wcześniej, nie idziemy tylko w kierunku rozwoju jakiegoś. W, w często. Mm, Um, też z przekonaniem, że to jest jakiś kierunek, jakiś cel gdzieś tam. Tylko często obiera również to, staramy się rozbroić i pokazać, że w zasadzie Wszystkie odpowiedzi są już tutaj, tak? No to jest slogan, ale żeby do tego dojść, no potrzebujemy właśnie z wielu przekonań się, że tak powiem, pozbawić, dotyczących relacji, dotyczących samych siebie. Więc to, że ktoś jest dłużej na ścieżce rozwoju, może mu pomóc wyrażać mhm. się, ale nie ma tutaj, że tak powiem, żadnej. Łagi. Ale nawet jeżeli nie chodzi o rozwój czy samorozwój, czy, czy zgłębianie takich tematów, tylko jeżeli chodzi o relację, że ona jest bardzo na początkowym stadium. Ja sobie, wiesz co, myślę, że jeśli w parze jest gotowość, ciekawość i chęć, to jak najbardziej. Rzeczywiście ja bym zalecała sprawdzić, do kogo się jedzie, bo tu na początku zaczęłaś o tym mówić, bo są jakby osoby, które e, prowadzą takie warsztaty tantryczne, ale jakby nie skupiają się tutaj na tym, żeby budować... Um, żeby iść w głąb relacji jednej, mhm. tylko po prostu relacja, jak jest ktoś w parze, to jakby potrzebuje sam dbać o siebie i o swoje granice. I wiemy, że czasami dla niektórych par to bywa wyzwanie, bo są w nowych warunkach, nowe rzeczy się dzieją, robią różne rzeczy, czasami z jakimiś innymi osobami ćwiczą czy, czy medytują. I nawet jak to nie są jakieś bardzo zaawansowane rzeczy, to potem może się okazać, że jednak gdzieś może przekroczyli jakieś granice związku, bo, bo nie, ich nie byli, znają jeszcze. Bo, bo bo nie byli tego świadomi. Mm. I jakby, my jesteśmy relacją, i też mm, jeździliśmy razem na, na takie warsztaty tantryczne i widzieliśmy, jak ważne jest to dla nas, żeby rzeczywiście prowadzić. Jakby, my poczuliśmy taki kawałek, że dla nas ważne jest to, żeby wspierać długoterminowe relacje, żeby rzeczywiście iść w głąb jednej relacji i o to tutaj dbać. I myślę sobie, że to też jest ważne, żebyśmy wiedzieli, po co my tam jedziemy. Czy jedziemy na otwarcie się na nowe doświadczenia z innymi ludźmi, czy jedziemy po to, żeby nad naszą relacją pracować i iść jakby w głąb tej relacji. E, więc myślę sobie, że, że to na pewno jest, mm. e, jest ważne. I my jakby mieliśmy takie doświadczenia, gdzie widzieliśmy, jak relacje po warsztatach tantrycznych się rozwalają, rozwalają. Bo nie naszych. Bo nie naszych, tak. Gdzie my też mieliśmy takie właśnie. Dobra, no to może poćwicz z kimś innym, zostaw tego Dawida, daj mu przestrzeń, wolność, wiesz. A my trzymaliśmy się razem siebie, chcieliśmy praktykować ze sobą, bo to było dla nas ważne. No i jakby potem rzeczywiście wyciągnęliśmy takie wnioski, że to jest nasza droga, że jakby my chcemy to zasilać i w tą stronę iść. E... I to nie znaczy, że jest lepsze czy gorsze, tylko mm -hmm. e, myślę sobie, że fajnie mieć taką przestrzeń w życiu wyboru. Więc e, my, że tak powiem, wspieramy tą ścieżkę. Kiedy nawet ktoś jest dwa miesiące ze sobą, a my wspieramy długoterminowe relacje, to, e, to już dostanie narzędzia, które. Pomogą, mm -hmm. w, w, jakby w budowaniu również na tym początkowym etapie relacji, tego związku. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo ty powiedziałaś, no, jak zaproponować partnerowi tantra, medytację? Jak on może tymi pojęciami nie jest zainteresowany. No przede wszystkim ważne jest, żeby poszukać wspólnej potrzeby, to znaczy nie nazywając, bo tantra i medytacja to są już narzędzia, prawda? Uh -huh. Ale krok wcześniej będzie, co ty chcesz tymi narzędziami osiągnąć. Czyli powiedzmy, że tantra czy medytacja to jest taki młotek czy śrubokręt, ale wcześniej jest pytanie, co ty chcesz przykręcić, czy jakich wóźdź przybić. No <grym> więc jeżeli tutaj się spotkasz z partnerem, nie? I powiesz, słuchaj, no chciałabym się z tobą fajnie komunikować właśnie wtedy, kiedy jest nam trudno, nie? I są podobno na to sposoby. Albo być albo... jeszcze bliżej, albo jakby rozwijać się w przestrzeni seksualnej, bo czuję, że mam tutaj taki potencjał, którego jakoś nie potrafię wyrazić. I a to akurat ten... na wielu mężczyznach <laughs> działa, <laughs> działa, działa bardzo, tak. Na seks tantryczny są gotowi przyjechać, nawet nie wiedząc, co to jest, bo mają, bo mają takie w tyle głowy, że może będzie tego seksu więcej w ich życiu. Nie do końca to dotyczy nowych relacji, bo tam na początku oczywiście jest, tego, dużo, tak się jest, tak, tak, jest dużo seksu. Natomiast to częściej jest motywacją dla par, które są już rzeczywiście długo ze sobą i ten seks tam gdzieś obumiera. No i wtedy, wtedy takie poczucie, że może to pomoże odbudować życie seksualne jest jedną z takich prawdziwych i rzeczywiście jest to bardzo ważna potrzeba każdego człowieka, więc my się śmiejemy, ale to uważamy, że jakby bardzo szanujemy tą potrzebę, tak? Jak każdą oczywiście, mm -hmm. ale jest to głęboka potrzeba miłości, głęboka potrzeba spotkania w seksualności, głęboka potrzeba porozumienia, spotkania się też jakby w rozmowie, tak? Więc te wszystkie potrzeby to jest to, do czego warto zejść, zanim się przyjedzie na warsztaty, w sensie zejść, czy Czyli uświadomić sobie motywację. My pierwsze, pierwszą rzecz na warsztatach zawsze, jaką robimy, to pytamy: co ty tutaj robisz? Tak? Po co tutaj jesteś? Jaką masz właśnie potrzebę? I potem dopiero nadajemy narzędzia takie jak medytacja, czy różne inne, które, które no, mogłyby przestraszyć, gdyby o to chodziło. Czyli my nie uczymy tantry dla tantry, mm -hmm. medytacji dla medytacji, tylko używamy tych narzędzi tantrycznych do konkretnych celów. Takich jak właśnie wspieranie relacji. długotrwałych relacji. I rzeczywiście przyjeżdżają do nas e, takie młode relacje, które są, nie wiem, mm. dwa miesiące, pół roku. Zdarza się to jednak. Tak, tak, czasami ktoś się zapisuje nawet na warsztaty, jak nie ma jeszcze partnera, czy partnerki. Ale rezerwuje drugie Ta, miejsce, jakoś kogoś przywiadła, ale razy się tak też zdarzyło. Nie. I takie osoby mówią, że dla nas, jakby widzimy, że wokół nas e, e, pary, które znamy, czy dorośli, e, nasi rodzice, i znajomi rodziców, mało jest przykładów szczęśliwych relacji, które są ze sobą, bo się kochają i mm -hmm. się szanują i lubią spędzać ze sobą czas. Jakby my chcemy, u nas jest teraz dobrze, fajnie i chcemy. Zachować tą jakość. Chcemy, żeby po 5, 10, 25 latach też tak było. A czasami przyjeżdżają relacje, które też są krótko ze sobą, ale to jest kolejny związek. I oni mm. już wiedzą, że tam coś nie poszło mm. może w tym poprzednim związku, czy w poprzednim małżeństwie. Oni są um. głębo, głębiej zmotywowani. Tak, i jakby mm. wiedzą, że tutaj spotkałem osobę, na której mi zależy, i jakby wiem, że, mm, że samo się nie, nie zrobi. zrobi. I jakby chcę wiedzieć, co mogę robić, żeby dbać o to, co teraz jest tutaj, żeby nie popełnić tych samych błędów, które, które popełniłam kiedyś. Mhm. Hmm. Nie mogę w takim razie trochę nie pociągnąć wątku, o, który, o którym wspomniałeś, czyli seksu tantrycznego. Mhm. Co to jest w takim razie? Czy możemy trochę te, wiesz, wyobrażenia tak, tak, tak. i mity um, mhm. potwierdzić albo balić? No nie wiem. Jasne. Zależy, jak to ma wyobrażenie. No tutaj e, seks tantryczny rzeczywiście wiąże się z e, jakimiś wyobrażeniami o Kamasutrze najczęściej, czyli wyrafinowane pozycje mające doprowadzić do wielogodzinnego seksu z multiorgazmami na końcu. No i jakby rzeczywiście tak może być, ale jest to efekt uboczny, <laughs> <laughs> więc efekt uboczny nie jest to celem, nie jest, uh -huh. nie jest to absolutnie celem. E, celem seksu tantrycznego jest nic innego jak coś, co już mówiłem parę razy, czyli spotkanie. Odzyskanie czy wzmocnienie czy doświadczenie głębokiego połączenia z drugą osobą, tak głębokiego, jak to jest możliwe. To co to oznacza? Że tam seks jest tylko jedną z części tego połączenia, bo fizycznie jesteśmy jakby w sobie, można powiedzieć, mm -hmm. połączeni, ale też jesteśmy połączeni na poziomie uczuć, emocji i świadomości, czyli jesteśmy jakby w pełni spotkani ze sobą. Bo zobacz, to trochę czasami przez kontrast się łatwiej tłumaczy. Zwykle seks jest dążeniem do przyjemności i rozładowaniem napięcia. Czasami oczywiście są te jeszcze ciemne strony związane z jakimś takim niechcianym seksem, ale zostawmy, bo to jest oczywiste. Ale powiedzmy, że dwoje ludzi się kocha, uprawia seks. No to po co? No żeby było przyjemniej, tak? Dążą do tego orgazmu. Po chwili tam biorą prysznicy i cieszą się życiem dalej, i to jest bardzo fajne i w porządku, jakby tak też jest ok. Ale seks tantryczny różni się wtedy od takiego podejścia, że jest to wyjątkowa, specjalna przestrzeń, która dzięki energii seksualnej wznosi nas, czy wnosi nas w takie nowe obszary spotkania właśnie te obszary, w których jesteśmy połączeni na każdym możliwym poziomie czyli angażujemy nie tylko ciało, ale angażujemy, że tak powiem, serce i świadomość, co w, w praktyce sprowadza nas do spotkania dusz. I tutaj jakby zaczynają się schody mistyczne, to znaczy pojawiają się pojęcia, które być może nie dla wszystkich, szczególnie racjonalnych e, słuchaczy w tym wypadku, <grym> mogą być łatwe do przełknięcia, no ale jakby spróbuję jeszcze, jeśli mogę, minutę mm. się z tym zmierzyć, bo, 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 bo mam poczucie, że jeśli rozmawiamy o seksie tantrycznym, to trudno właśnie o tym nie powiedzieć, bo to jest esencja. Więc to głębokie połączenie czy spotkanie prowadzi do komunii. I teraz komunia jest tym słowem, które tu naprawdę adekwatnie pasuje. No nam się oczywiście kojarzy z, z kościołem, mm -hmm. tak? Ale nawet intencja, która stoi za tą kościelną komunią, to jest pewnego rodzaju przyjęcie, tak? Boga, Chrystusa i zjednoczenie się z Nim. Więc komunia, rozbierając, unia, to jest właśnie zjednoczenie. I to zjednoczenie w przypadku seksu teantycznego prowadzi do takiego poczucia, że zatracamy swoje indywidualne poczucie tożsamości, że oto ja Dawid i oto ty Zosia. Tylko jakby wchodząc w to doświadczenie, Zaczynamy rezonować tak, że w, w, tworzy się efekt synergii. Wyobraź sobie dwa instrumenty muzyczne, które, żeby zagrać jakiś koncert, potrzebują się do siebie dostroić, więc wchodzą w tą samą tonację, tak jakby odpowiednio grają jakąś melodię, i, i ty, jako słuchaczka, słyszysz już. Efekt, prawda, połączenia, jedną wspólną jakąś muzykę. I, to, I można powiedzieć, że seksantryczny też troszkę jest o tym, że my się dowibrowujemy do siebie poprzez różne techniki i narzędzia z tantry, aby zagrać ten wspólny koncert i stworzyć, wykreować nową jakość, w której już nie ma mnie, nie ma Ciebie. Oczywiście jestem też, ale jakby nie tylko ja jestem, jest, mhm. jakby jest coś więcej. tak, Jestem ja jesteś Ty, ale tak naprawdę tworzy się trzecia nowa jakość, która nawet nie jest my. Ona na początku może być my, ale wchodząc to jeszcze głębiej, to spotkanie z drugim człowiekiem w seksie tantrycznym może prowadzić do takiego otwarcia całkowitego na też doświadczenie tego, że jesteśmy częścią całego wszechświata. Bo jeżeli wcześniej ta moja partnerka nie była częścią mnie, tak? bo była jestem ja i nie ja, cały świat dookoła nie ja, i ty jesteś częścią tego nie ja, to poprzez seks tantryczny nagle to nie ja jakim byłaś, staje się trochę jak ja, tak? Bo możemy się tutaj spotkać i. Bo to nowe ja jest, jest już zawierające mnie i ciebie, i staje się to jakby bramą do poczucia, że w zasadzie, jeżeli ty wcześniej byłaś nie ja, teraz jesteś ja, no to cały nie ja dookoła też jest możliwe do doświadczenia jako część mnie. To może trochę brzmi skomplikowanie, ale dla osób, które Chyba, się. Chyba, że ktoś się, się jogą interesuje, tak, to trochę tak, może tak, już macie tak. co chodzi. Mm. Jogą, czy jakimś takim właśnie wschodnim ujęciem. W związku z tym, ostatnie słowo. Możemy odzyskać dzięki temu takie doświadczenie połączenia i, i jakby przypomnienie sobie, że wciąż jesteśmy, cały czas, nigdy nie straciliśmy te, te, tego połączenia, że jesteśmy częścią większej całości. Czyli świadomości takiej niedualnej, tak? Tak, że mm -hmm. dokładnie tak. Jesteśmy jednością. Jesteśmy, jednością. jesteśmy jednością, jesteśmy jednym. Jesteśmy jednym. Więc seksantyczny jest komunią duchową, dokładnie, mm -hmm. która prowadzi do tego doświadczenia. I ja też sobie myślę, że um, wiele kobiet i mężczyzn, chociaż jakoś częściej od kobiet słyszę takie kawałki, że gdzieś tęsknią za taką jeszcze inną jakością tego seksu. Um, um, jakby. Tęsknią za takim kawałkiem, żeby to nie było tylko właśnie na poziomie ciała, jakiegoś takiego mechanizmu, takiego zwierzęcego instynktu. Nie ma z tym nic złego, nie ma w tym nic złego. Dziki, zwierzęcy seks też jest super i fajnie, ale super jest mieć jakby pełną paletę możliwości i korzystać z różnych rzeczy. I, i, i tak sobie myślę, że też to, co jest ważne, też jakby praktykujemy to, stworzyliśmy taką medytację. Miłości, Intent Love, która właśnie też bazuje na takim seksualnym połączeniu, i to, co jest też ważne, to to, to co nam może pomóc w takim doświadczeniu e, seksu, e, właśnie w takich nowych jakościach, w takiej nowej odsłonie, to jeśli my sobie ten nasz cel, Orgazm odłożymy na półkę, żeby do niego nie dążyć, żeby go jakby nie przeżywać. I często też, jak o tym mówimy, jak tłumaczymy tą praktykę różnym osobom czy parom, to mówią, no ale jak to? Bez orgazmu, no to, to, to o co chodzi w tym seksie? To po co ten seks? No i właśnie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby ruszyć z mety i znaczy. ze startu i jakby dobiec do mety i kto dobiegnie, kto pierwszy, czy ja dobiegnę, czy nie zdążę, czy zdążę. Tylko chodzi o tą całą podróż. Podróż, o to, że ta droga, w którą wyruszamy, już jest celem. I jak my wyruszamy w spotkaniu ze sobą, to jakby każdy moment, każda sekunda jest już tym doświadczeniem, o które chodzi. I rzeczywiście wtedy możemy się rozluźnić w tym co jest. Możemy przyjmować to co jest. Nigdzie nie pędzimy, nie mamy jakiegoś celu, do którego rzeczywiście musimy dążyć i to daje taką Przestrzeń na to, żeby właśnie może jakoś inaczej się spotkać tutaj w tej seksualności. I może się wydawać, że taka drobna rzecz, a co to za różnica, czy będzie ten orgazm, czy nie będzie, ale jednak jak pary m, praktykują tą medytację i potem do nas wracają i mówią, no rzeczywiście, jakby to, to było coś innego. Tak nie? To jest, taka nie. drobna rzecz, że my się możemy kochać i na przykład kiedy robi się coraz bardziej przyjemnie i podniecająco. Zamiast dążyć do rozładowania i przyspieszać, żeby ten orgazm był, to zwalniamy, rozluźniamy się, czasami się zatrzymujemy, zamiast oddychać szybciej, oddychamy głębiej. I okazuje się, że ta energia może w tym naszym ciele przepływać, że ona sobie znajduje miejsce, że nie jakby ucieka poprzez nasz seks szybciutko, tylko zaczyna krążyć po całym ciele. I rzeczywiście wtedy e, te doświadczenia przyjemności, czy takiego orgazmicznego przepływu, mogą obejmować nie tylko e, miednicę, tak, mhm. ale po prostu dopłynąć do serca. Możemy poczuć miłość do drugiej osoby, mogą popłynąć wyżej, możemy dźwięczeć czy jakby wyrazić sobie tą miłość. Możemy rzeczywiście mieć takie. M, Poczucie głębokiego spotkania na takim poziomie świadomości, że to jest coś niezwykłego, że my rzeczywiście jesteśmy jak jedno ciało, jedno jakieś takie doświadczenie. Mhm. Czyli tą energię seksualną z podbrzusza, która w normalnym seksie dąży do rozładowania genitalnego, tak? mhm. pozwalamy jej przekierować się, albo przekierowujemy to świadomie, albo pozwalamy jej po prostu się przekierować, bo ona też wie, jak to zrobić sama, w te rejony, które mogą jakby napełnić całe nasze ciało tak? i tam można sobie wyobrazić, że ciało-ciało jest wtedy nie tylko podniecone, ale napełnione tą odżywczą, życiodajną tak naprawdę energią, która nas z intencją spotkania może rzeczywiście doprowadzić do tego głębokiego połączenia. A słuchajcie, przychodzi mi takie pytanie do głowy teraz, jak opowiadacie też w ogóle o tym seksie jako o czymś takim. Ym ważniejszym I większym mhm. niż to, jak rozumiemy w większości go na co dzień. Zastanawiałam się nad taką rzeczą, jak o tym opowiadaliście, czy w tantrze ten seks, który jest, um, nie chcę powiedzieć przypadkowy, ale taki. Uff, nazwijmy to po prostu mhm. przypadkowy czasami, jakby to jest w naszej kulturze, teraz mhm. tego jest dużo i, i traktuje się go w taki bardzo mało znaczący sposób często i w taki, że to jest po prostu, czasami się mówi, że to jest jak jedzenie. Mm. Dużo takich osób, które się zajmują samorozwojem czy rozwojem, mówi o tym, że na przykład zostaje w nas energetycznie coś jakby z partnerów. Czy w, jakby w tantrze, jak się na to patrzy? Czy to jest jakby... Coś, co powinniśmy brać pod uwagę. Bo nie chodzi o to, żeby to ocenić, mm -hmm. czy to jest dobre czy złe, mm. oczywiście, ale czy to jest coś takiego, co powinniśmy mieć świadomość, że to ma jakieś konsekwencje dla nas mm. um, duchowe, emocjonalne, mentalne. Mm. Ja myślę, że to też bardzo jest zależne od osoby i konkretnego przypadku. Natomiast generalnie, ja mam takie poczucie, że. Seks jest rzeczywiście bardzo intymnym doświadczeniem i wiąże się on też z tym, że jeżeli wchodzimy w ten seks, to w tantrze wchodzimy w, nie, w niego w, w takim poczuciu świadomości i szczerości tym, z czym się spotkamy, jakby wobec tego, co się spotkamy. Czyli jeżeli spotykamy się w seksie, to jeżeli na przykład jest mi w jakiś sposób, nagle pojawiają się jakieś emocje u partnerki, u mnie, to my dajemy temu przestrzeń. Tak? Możemy się zatrzymać i na przykład popłakać, nie? Albo, albo zatrzymać i wyzłościć, albo jakby wracają być może jakieś historie znadużyć e, albo swojego życia, czy, tak? albo nawet transgeneracyjne. I w wtancza jest na to przestrzeń. I teraz e, ja sobie troszkę mam trudność z wyobrażeniem, jak przypadkowy nazwałaś, mhm. nie? ale taki, no nie wiem... Ooh. Niezobowiązujący seks o, tak. to przypadkową osobą no, mm, 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 mogłoby w te przestrzenie pójść. No, raczej, raczej ono by się zostało, window, wyobrażam sobie, zostanie na poziomie przyjemności cielesnej. i to jest też ok, tak, jak powiedzieliśmy, nie oceniając. Każdy ma swoją ścieżkę i drogie, drogę, ale mm, no, trudno mi sobie wyobrazić, że jest tu przestrzeń na to, żeby na pierwszej randce, tak, w takiej seksualnej, nazwijmy hmm? to. E, móc wyjść poza e, najlepszą wersję siebie. No bo, no bo właśnie to jest też też klucz naszej pracy seksualnej z parami. Bo mówimy tak, słuchaj, jak spotkasz kogo, spotykasz kogoś nowego, ciągle nowego, i szukasz tych nowych wrażeń, no to zobacz, że w zasadzie na tej każdej rance czy w tym pierwszym seksie, będziesz odgrywał najlepszą wersję siebie, tak? Nie pokażesz się od najgorszej no, strony, nie pokażesz jaki jesteś. Nie tylko... pójdę na randkę w domowych w dresach, ciuchach tak. wyciągniętych. Nie, tylko się zrobię na bóstwo. I okej, okay, no to jest fajne, uwodzimy się, to jest bardzo przyjemne, ale to oznacza, że ciągle gramy. Nie? Ciągle gramy. No i teraz spotykamy się w tym łóżku i też gramy. Najlepszego mm. kochanka, nie? najlepszą kochankę. No, oczywiście. I no, w, tej, w tych najlepszych wersjach konfrontujemy, czy sprzedajemy produkt, nie? jakby siebie zrobionych, mm -hmm. siebie wykreowanych, z, z wyobrażeniami jakie mamy o sobie. I tu nie ma przestrzeni na świadomość, nie? tu jest przestrzeń na odtwórczość. I, I naprawdę też nie ma. Przestrzeni. I nie ma przestrzeni mm -hmm. naprawdę. I nagle mówimy parom: Słuchajcie, to, że wy jesteście długo ze sobą, jest niesamowitym zasobem, właśnie w seksie. Nie? No bo jakby ta konfrontacja jest tak, okej, okay, bo nowy tutaj grajcuje, nie? Tak. Bo to są feromony, to są hormony, Formony. które za to działają, za to odpowiadają, a w, w dłuższym terminie te hormony schodzą na plan dalszy, pojawiają się inne hormony i my też z tym oczywiście pracujemy, ale dajemy też takie, takie pokazanie, czy taką świadomość ludziom, to jest zasób, wasza długoterminowość, czy jakby to, że wieloletni, wieloletni związek jest zasobem, ponieważ wy już nie musicie udawać przed sobą, nie? I to jest trochę sprzeczne z takim nawet seksualnym, podejściem, w którym się mówi, dbaj o siebie, żebyś się nie, nie znudziła mhm. partnerowi, czy musisz nie, dbać Nie pokazuj mu się, nie wiem, w papilotach, czy tak, w tak, czymś. Tak, Bez jest... makijażu, to jest nie, w ogóle najlepsze. No, I to niestety naszym zdaniem jest nadużywające, bo my ciągle nie możemy wtedy od... zaufać i puścić. No jak kobieta ma opuścić kontrolę w seksie, co jest ele elementem niezbędnym do głębokiego doświadczenia siebie, mhm. jeżeli dba o swój makijaż, czy albo to, że jej włosy... Jak wygląda, czy brzuch się dobrze że tak, Albo dokładnie. jeśli emocjonalnie um, nie czuję się bezpiecznie, jeśli mm. czuję, że. Bo mnie takie skojarzenie tutaj przychodzi, też powiedziałaś właśnie, jak idziemy z kimś na jedzenie, jak idziemy z kimś na seks, i tak sobie myślę, że m, tak jak z posiłkiem my możemy ten posiłek zjeść bez świadomości i po prostu szybko go. Wpędzić, tak <laughs> czy wszadnić. <laughs> um, I czasami tak może być też z tym seksem, że on jest nieprzytomny. To jest rzeczywiście tak, tak ważne, jakie ja mam potrzeby. Czy, czy ten seks z tą osobą, czy z kolejną osobą, czy ja czuję, że to mnie wspiera. Że to mnie zasila, że to gdzieś głęboko jest satysfakcjonujące, czy to jest po prostu takie jak napchanie się jedzeniem, e, zajedzenie jakiegoś smutku czasami. E, 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 I rzeczywiście tutaj e, e, widzimy, że my głębiej możemy zanur zanurkować w to doświadczenie seksualne, jak. Potrafimy się spotkać na paru takich płaszczyznach. I może to nawet być jakiś początek relacji, ale rzeczywiście, kiedy ja czuję, że mogę tej drugiej osobie powiedzieć wszystko, że mogę też powiedzieć to, co jest dla mnie trudne, że ta osoba jakoś mnie usłyszy, wysłucha, nie przerwie, to to sprawia, że ja się czuję bezpieczniej. Jak ja się czuję bezpieczniej, to mogę też pozwolić sobie na przeżywanie emocji z tą drugą osobą. Mogę się popłakać, a może mogę jakby pokazać jakąś swoją frustrację. I to, że Rzeczywiście sprawia, że ja mam zaufanie, że ja czuję się bezpiecznie, że ja czuję, że ja mogę puścić kontrolę. I w takim seksie to, co tutaj zacząłeś mówić, jak ja czuję, że. Mm, że tym mnie przyjmujesz, akceptujesz, że ja mogę się puścić w tym doświadczeniu, puścić kontrolę, nie przejmować się, czy mi się, nie wiem, rozmaże tuż, jak tam moje piersi, celulitis i że teraz będę, nie wiem, warczała, jęczała i się poślinię i potargam, tylko po prostu albo na przykład przypłyną mi emocje i będę chciała się popłakać, albo po prostu śmiać puszczonym głosem i jak będę miała takie poczucie, że Ty. Będziesz ze mną, że utrzymasz dla mnie tą przestrzeń, no to to rzeczywiście pozwala nam e, zanurkować bardzo głęboko. A jeśli przyjdzie do mnie coś, nawet jakiegoś trudnego, a może coś mi się przypomni, a może jakoś, no nie wiem, będę miał jakiś taki moment czasami też tak jest, że nagle poczuję, że, e, no nie wiem, że się gdzieś chowam w siebie, e, chcę się wycofać z czegoś, i wiem, że ty mnie nie ocenisz. Mm. Wiem, że możemy. Powiedzieć, że mogę powiedzieć stop w każdej chwili, i mogę ci powiedzieć, co czuję, i mogę się popłakać, albo właśnie podzielić się tobą z tym, co we mnie jest. No to to naprawdę sprawia, że my możemy być blisko i na takim poziomie komunikacji, bliskości y, emocjonalnej. No i rzeczywiście to otwiera wtedy taką niezwykłą przestrzeń na te doświadczenia e, e, intymne tak, no i ten po... seks. No bo, no bo rzeczywiście z nową osobą raczej nie pozwolimy sobie na wiele emocji, bo będziemy się bać, co ta osoba sobie w tej myśl, chwili pomyśli. Ja, no, więc jest to tak. pełna, pełna kontrola. Ale jeszcze jedną rzecz, mm. wiesz, warto by sobie zadać wtedy pytanie, zależy jak, jak silna jest ta potrzeba spotykania się z nowymi partnerami, ale bardzo często, jeżeli rozpoznajemy w tym kompulsję, czyli to, co ty powiedziałaś, takie nieprzytomne jedzenie, mhm. nie? czyli nieprzytomne zaliczanie, no to może to świadczyć o głębszych tematach, którym warto po prostu pójść do terapeuty, nawet, bo to może być, mogą być zachowania borderline na przykład, czyli tego, że my potrzebujemy ciągle silnych bodźców, żeby czuć, że żyjemy, mhm. co, co prowadzi do ryzykownych zachowań, i teraz raczej nie prognozuje zbudowania długotrwałej relacji partnerskiej. Więc to można by się zastanowić wtedy, czy, czy nie konsultować swoich takich jeżeli czujemy, że czasami nawet ryzykujemy coś. Albo czasami też bywa tak, że potrzebujemy mieć e, e, poczuć się zobaczone przez mężczyznę, mm. e, czy tam przez drugą osobę, i e, jakby pożądane i ten seks jest takim kawałkiem, tak czuje się widziana, czuje się piękna, chciana, kochana. E, i, I gdzieś to buduje taki kawałek, że ja potrzebuję mieć ten seks, żeby móc doświadczyć miłości, mhm. ale tak naprawdę um, no to... jest to kupione to, trochę ta, ciałem, trochę. nie? Słuchajcie, rozmawia się z wami tak wspaniale, mhm. że ja bym mogła jeszcze tutaj siedzieć trzy godziny i ja zadałam dosłownie dwa pytania z mojej całej listy i nie doszłam dalej, bo po prostu interesuje mnie tyle rzeczy, które mówicie, ale chciałabym bardzo na zakończenie już troszkę, mhm. czy moglibyśmy, żeby... Też słuchacze wynieśli jakąś wartość z tego odcinka, czy moglibyście powiedzieć o jakichś takich trzech rzeczach, które pary albo po prostu mhm. ludzie mogą zaimplementować do swojego życia w jakiś łatwy sposób już dzisiaj nie wiecie, nie angażując się w wielkie warsztaty, w jakby mhm. w taką długoterminową pracę, tylko żeby spróbować trochę tego podejścia, co można zrobić od, od dzisiaj? Mhm. M mnie tak blokami przychodzi, a propos hmm. komunikacji, bliskości, intymności. W przestrzeni komunikacji możemy sobie zobaczyć, czy jak em, em, chcemy porozmawiać z drugą osobą, to jaka jest nasza intencja? Czy my się chcemy spotkać? Czy ważna jest dla nas relacja tutaj? Czy mamy jakąś agendę i chcemy swoją rację przepchnąć? To by było w przestrzeni komunikacji. W przestrzeni bliskości bardzo ważny jest czuły dotyk. Czyli to, że jak sobie siedzimy na przykład i oglądamy serial na, jakimś, na jakiejś platformie, to na przykład możemy się trzymać za ręce, ale to są też takie drobne historie, typu udanie sobie buzi, złapanie się właśnie za, za, za rękę, przytulenie i te drobne, niezobowiązujące to jest bardzo ważne gesty budują nam poczucie bliskości. Tak, to drobne takie gesty, które nie prowadzą do, do nie są grą nie wstępną tak, tak, prowadzącą do ważne. seksu. Czyli czuła fizyczna bliskość nie prowadząca do seksu, to przestrzeń trzeba rozwijać. A w intymności też taki kawałek tego, że nie dążymy gdzieś, tylko po prostu sama droga jest celem. I żeby zwalniać, zamiast przyspieszać, oddychać głębiej i wolniej, też, a nie jakby szybciej i, i płycej, i cieszyć się um, każdą chwilą, trochę tak, jak idziemy na um, może koncert. Tutaj takie hmm. muzyczne porównania były, i nie czekamy na ostatni utwór, żeby zacząć bić brawa, no fajnie było, podobało nam się, już jest koniec, tylko cieszymy się każdą chwilą. Każdą nutą. Każdą nutą, więc hmm. tutaj w tym droga seksie też droga jest celem. Ja chyba po prostu kupię jakieś DVD z Wami i będę sobie puszczać codziennie. Naprawdę yy, mówicie w taki sposób w ogóle, że jakoś, nie wiem, tak się człowiek po prostu uspokaja i otwiera w ogóle. To chyba jest w ogóle super yy, znak do takiej pracy z Wami, nie? Tak mi się wydaje, że macie taką po prostu super, yy, super talent do tego. Nie wiem. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony cieszę. czas. Bardzo Wam dziękuję za otwartość i bardzo Wam dziękuję... Yy, za to, że podzieliliście się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą. No, Również i Tobie bardzo. dziękujemy i wszystkim za uwagę. Dziękuję. Dziękuję Maćku, zobacz, jestem ok, dwie minutki tylko. <laughs>